Historia ta zaczyna się w roku 1989, kiedy to Jordan Fensher stworzył grę Prince of Persia. Wtedy pierwszy raz poznaliśmy historię księcia Persji, który musi uratować księżniczkę i jednocześnie uwolnić kraj od tyranii bezwzględnego wezyra. Tytuł ten jednocześnie uznaje się za krok milowy w dziedzinie animacji. W kolejnych latach powstawały następne wersje przygód księcia, jednak nie były one już tak rewolucyjne. Nas za to powinno zainteresować to, co stało się w roku 2003. Otóż wtedy prawa do wydawania gier z władcą Persji w roli głównej nabył Ubisoft. I pod koniec tego właśnie roku świat poznał Prince of Persia Piaski Czasu. Niesamowity klimat, grafika i przede wszystkim fabuła. Świat znów oszalał na punkcie młodego księcia. Sequel był tylko kwestią czasu. I w ten sposób, niemal dokładnie rok później, w grudniu, Ubisoft wypuścił Prince of Persia, Dusza Wojownika. W tym wypadku jak najbardziej mamy do czynienia z miłością od pierwszego wejrzenia. Po udanym intrze udajemy się do jeszcze ładniej wykonanego menu. Jednak jak wygląda sama rozgrywka? Niemal od początku czuje się zmianę klimatu w porównaniu z poprzednią częścią gry. W Duszy Wojownika jest on mroczniejszy i mniej ma wspólnego z łagodną baśnią. Całości pikanterii dodaje muzyka, ale o tym później. Grafika to z pewnością pierwsza liga. Tajemnicze mgły, ponure i klimatyczne lochy, wszędzie widoczna dbałość o detale. Taka szczegółowość wprowadza w pewnym stopniu elementy edukacyjne do gry, bowiem możemy zapoznać się z motywami architektonicznymi w dawnej Persji, a także z jej mitologią. Czasami nawet zdarzy się opuścić nam potężne marmury pałacu i zobaczyć naprawdę prześliczne widoki, które spokojnie nadawałyby się na pocztówkę. Walka i efekty specjalne także stanowią ucztę dla oczu. I tutaj trzeba chwilę przystanąć, żeby szerzej omówić te dwa zagadnienia. Po pierwsze walka, która jest jedną z najmocniejszych stron gry. Twórcy specjalnie na potrzeby produktu stworzyli Freeform Fighting System. Zaraz, ale z czym się to je? Otóż jest to nowoczesny i zarazem rewolucyjny sposób walki. Przeciwników możemy ciąć, szatkować, skracać o głowę, ręce i wszelkie inne członki w zupełnie indywidualnym stylu, bowiem wybieramy własne kombinacje z ponad 70 różnych gotowych ciosów. Należy doliczyć do tego także interakcję z otoczeniem oraz walkę dwoma broniami naraz. A możemy wybierać spośród 50 różnych mieczy, sztyletów czy toporu. Prawda, że można się pogubić w tych liczbach? Zatem bitewna część gry raczej nigdy się nie znudzi i zawsze będzie wciągać. Drugi element, o którym miałem wspomnieć, czyli efekty, wiąże się już z fabułą gry, o której teraz słów kilka. W poprzedniej części gry książę cofnął czas tak, aby nie dopuścić do otwarcia piasków czasu. Wszyscy żyliby długo i szczęśliwie, gdyby nie fakt, że manipulacja przeznaczeniem i czasem pociąga za sobą poważne konsekwencje. Otóż młody Pers musi zginąć z rąk strażnika czasu, Dahaki. Jednak kreatywny książę wpadł na kolejny genialny pomysł i postanowił znów cofnąć się w czasie, aby powstrzymać imperatorową od stworzenia piasków czasu. Wydaje się to nieco zagmatwane, ale zagłębiając się w świat duszy wojownika, odkrywamy coraz to ciekawsze wątki tej historii. Ale jak fabuła ta, jak już wspomniałem, ma się do różnych efektów? Otóż książę podczas rozgrywki zdobywa stopniowo władzę nad czasem. Początkowo potrafi tylko cofnąć wydarzenia o kilka sekund. Następnie jest w stanie spowolnić czas tak, aby łatwo policzyć się z przeciwnikami. Później zaś potrafi już emanować energię na tyle potężną, by ranić pobliskich wrogów. Fabuła gry wymaga także, aby książę przy pomocy specjalnych portali przenosił się do przeszłości, aby tam otworzyć jakieś drzwi i powrócić z powrotem do teraźniejszości. Słów kilka należy także poświęcić muzyce, jakiej przyjdzie nam słuchać podczas zabaw z czasem. Otóż jest ona zupełnie inna od tej, jaką mieliśmy okazję słyszeć w pierwszej części gry. Nie ma już spokojnych, orientalnych rytmów. Są za to ostre i szybkie gitarowe riffy. Ścieżką dźwiękową zajął się nie kto inny, jak metalowa kapela Godsmack. Zatem nie zdziwmy się, że motywem przewodnim jest ich sztandarowy utwór I Stand Alone. Zdania odnośnie soundtracku są jednak podzielone.
Jedni zarzucają twórcom, iż przez tego typu muzykę klimat antycznej Persji się zatracił. Ja natomiast uważam, iż te gitarowe dźwięki idealnie podkreślają klimat i tempo gry. Jednak nadszedł czas na baty. Gra została jako pierwsza wydana na konsolę. Zatem jak to bywa, po przeniesieniu na PC pojawiają się czasem różnego rodzaju błędy i nieprzyjemności. Stan gry można zapisać tylko w określonych miejscach. Nie jesteśmy także w stanie przerwać cutscenek, których głos czasem rozjeżdża się z obrazem. Jednak nie to jest najgorsze. Otóż do szału może czasem doprowadzić kamera, która nie odznacza się zbytnią intuicją i w decydującej chwili walki pokazuje na ekranie piękną ścianę, podczas gdy nasz bohater kona. Na szczęście dzieje się tak rzadko i przez większość czasu nie można mieć do niej zarzutów. Prince of Persia, Dusza Wojownika jest z pewnością grą wartą uwagi naszego czasu. Tytuł ten wspaniale połączył klimat pierwszych produktów tego typu z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie animacji i grafiki komputerowej. Chciałoby się może nieco bardziej wciągającej fabuły i zlikwidowania niektórych błędów, jednak mimo wszystko szczerze polecam ten tytuł.